kolejny weekend stycznia i kolejne wydarzenie sportowe organizowane przez sztab 5637 w Białej Piskiej. Dziś jesteśmy z kamerą na trzecim turnieju piłki siatkowej mężczyzn o Puchar Burmistrz Białej Piskiej, do którego zgłosiło się 6 drużyn. Do wielkiego finału zostało 14 dni. Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jedyna kobieta na dzisiejszym męskim turnieju. Którą drużynę reprezentujesz? Reprezentuję Relax Spisz. Przyjechaliśmy z Spisza. Poziom jest fajny, wyrównany. Trochę trzeba było powalczyć i się podenerwować, ale ważne, że się dobrze bawimy. Czy koledzy z drużyny dają Ci jakieś fory z uwagi na to, że jesteś kobietą, czy traktują Cię jak równego sobie, równą sobie? Mniej na mnie krzyczą, ale przeciwnicy na pewno są dużymi dżentelmenami. A kto wygra turniej? No pisz, zawsze przyjeżdżamy po wygraną. Bardzo dziękuję. Za nami już kończą się rozgrywki w fazie grupowej. Którą drużynę pan reprezentuje? Drużyna ze Szczuczyna. Drużyna ze Szczuczyna, pięknie i do Rymu. Przyjechaliście specjalnie do Białej Piskiej na wośpowy turniej. Sięgacie po złoto, czy wspomagacie zbiórkę? Wspomagamy zbiórkę przede wszystkim, tak. A co wyjdzie, to się ucieszymy z każdego miejsca. Oczywiście, a trenujecie długo w tym składzie, czy skrzyknęliście się tylko tak na potrzebę dzisiejszej wycieczki do nas? Gramy już w tych składach ładnych parę lat, także około 10. 10 lat to bardzo doświadczona drużyna. Wnioskuję zatem, że chcecie zająć wysokie miejsce na podium. Czy doświadczona? Na przestrzeni 10 lat zmieniał się ten skład, tak? Także musimy mieć tego świadomość. A ambicje? Ambicje zawsze trzeba mieć, tak? Ambicje zawsze trzeba mieć. To piękne słowa. Życzę zatem powodzenia i będziemy trzymać kciuki za drużynę ze Szczuczyna i za okulistykę dziecięcą. Dziękujemy, pozdrawiamy. Relax Spisza, zdobywcy Pucharu Burmistrz Białej Piskiej, a w ich szeregach również najlepszy zawodnik dzisiejszych rozgrywek. Wiele godzin rywalizacji za Wami. Powiedzcie, jak oceniacie dzisiejsze zmagania? Było dobrze. Było dobrze. Złoto potwierdza na Waszych szyjach, że było dobrze. A jak poziom dzisiejszych rozgrywek? Drużyny były mocne, czy łatwo było ich pokonać? Trochę większy niż się spodziewaliśmy i zdziwieniem jest to, że spotkaliśmy się z drużyną, z którą pierwszą się mierzyliśmy w finale później. A czy przyjedziecie do nas w przyszłym roku, by zagrać w kolejnym turnieju i wspomóc Wielką Orkiestrę? Za 2-3 lata też przyjedziemy. Świetnie, takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy i do zobaczenia na kolejnych rozgrywkach.